Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Dying Light The Following. No i co? Mamy się udać do Spichlerza. Podobno są zauważeni tutaj ludzie Raisa, więc będzie, myślę, że ciekawie. Ja się z miejsca uleczę. I co, szukamy Gauganów. Prawdziwa zaraza Haranu. O, był headshot. Był headshot. No to wlatujemy na pełnej. Bawimy się w Counter Strike. No. Kur. Aj. Im też head wpadł. Im też padł headik. Dobra, oh shit, here we go again. Dobra, czy to jest jakieś wejście? Pewnie, że nie. O Jezu, i co naokoło? Oj gro, oj gro. I pyk. Parkour. Benzyna. No to wezmę, bo to się jeszcze może przydać. Tam są gnoje. Gdzie ty jesteś? Headshot. To jedna. Najgorzej sobie ich nie widać. Dobra. W sumie to kula dosyć sporo pomaga. Jest jeden. Webshot. Tyle, to jest spoko. Od kiedy teraz mi pokazuje niby, że mam do podniesienia różne rzeczy? Przecież gramy na najwyższym poziomie. Tam jest snajper. Tam jeszcze nie wlecimy. No dobra, ale ten aimbot to jest fajny. Na imbocie to jest fajny, ale kurde, nie widać, czy on już wychylił ten łeb, czy go nie wychylił. Już postrzelali? Już? Tarczy? O, fuck, fuck, fuck. Tam jest duży ptak. Fuck, fuck, fuck. Tu jesteś? Dobra, nie macie. Tylko zarąbanie i ciut. Tam strzela non stop, gnój. Dobra, tu ich nie ma. Szkoda, że tu nie ma bazuki. No. Kurde, za daleko są. Proszę nie wyzywać, to raz. A dwa, kończy mi się amunicja, więc nie jest dobrze. Strzelam jak ciapa. Wow. Dobra. Next piece. O, ty parszywcu. Nie, kurwa, reload!
No nie! Akurat w takim momencie reload. Mogłem szybko zmienić broń. O, no i znów podejście numer 3. Podejście numer 3. Może jakbym się tak nie spieszył, to byłoby inaczej. Ale ja się spieszę, bo chcę, żebyście zobaczyli jak najwięcej. Oho, będę chyba kichał. Będę chyba kichał. Może nie? Nie będę kichać? Będę kichać? Oh fuck. O nie, to jest zamknięte. O nie, jesteśmy zgubieni. O Jezu, będę kichać chyba. No! Dostałeś w banie! No i bardzo dobrze. Miało boleć. Tam jest ten kurwa snajper. Teraz się już nie da na to nabrać. Tam jest jego zarąbanie. O, no nie chciał mi strzelić, baran. Dobra, no tu niby nie ma nic. Tu nie ma nic. Kurwa, tam się strzela. Się rozstrzelał tam naprawdę. Bo już mnie zabiliście dwa razy, tarczy. No. No wystaw łeb. Prosisz się o to. Dobra, portret headshot. Oni mają coś lepszego niż aimboty chyba. Jest na dole? Też tak umiem. Też tak umiem. Oh fuck, dobra. Out of ammo. Nie wezmę? Dobra, ale tam była amunicja. Ty gnoju. Spadł. Koniec snajperowania. Mi się bardzo to podoba. Chyba nam się udało. Tam to ja jeszcze wejdę. Co wy tu mieliście, panowie? A gówno mieliście, właśnie o to chodzi. Plaga. Dobra, gdzieś tutaj mamy czegoś poszukać. Znajdź brata Orkana. Może gdyby brat... Nie pamiętam jak on się nazywał. Zwykły młotek. Mapa. O kurwa. Orkan. Kyle. To ty? Tak, spróbuję ci pomóc. Nie. Posłuchaj. Oni nas śledzą. Chcieli leku. Nie wiedzieli. Jak otworzyć? Więc... pytali o matkę.
ale z gęby nie puściłem. Nic nie mów, oszczędzaj siły. Zabiorę cię stąd. Latarnia. Latarnia. Orkan, nie umieraj. Cholera. Mogę cię obszukać? Nie mogę. Tu Krain. Bandyci faktycznie byli w spichlerzu. Tak samo jak Orkan. Schwytali go i torturowali. Niech Bóg Słońca przyjmie jego duszę. Czy cokolwiek im zdradził? Nie wiem. Powiedział, że nie. Usiłował mi coś powiedzieć o leku. Chyba nie umieli czegoś otworzyć. A więc trochę zostało, choć większość rozlali na polach. Masz pomysł, dokąd mogli pójść? Orkan wspomniał coś o latarni. Rozejrzę się. Dzięki ci, bracie. Jeśli znajdziesz te fiolki, natychmiast daj nam znać. Trzeba będzie je niezwłocznie zabrać do matki. Zastanowię się. Ejko. Trochę rurek w ogóle. Tu jest Eldorado. Zyny od zarąbania. No może nie od zarąbania, ale sporo. Innych pierdółek też, śrub sporo. No, no, no. Lubię to. Oh fuck! Na to nie bij! Już obszukaliśmy? Obszukaliśmy. Dobra. Jest dzień, więc... musimy dotrzeć do latarni. Gdzieś koło latarni jest jakiś safe zone, czy nie za bardzo? Co tam jest? Nie dadzą mi się rozejrzeć dziady jedne, no. Musimy tu dotrzeć. A więc leci. Wow, nie wiem gdzie lecę. Leciałem. Dobra. Musimy dotrzeć do latarni. Czyli co, prosta droga. Teoretycznie. Idź ty gnoju. Zabije mnie, kurwa, zabije mnie, jestem pewny. Ja pierdzielę. Chciałem tylko zobaczyć, gdzie mamy jechać. Widzę, że z nimi to się nie da inaczej. Oj, nie da się. Sorry memory, ale już nie mam na to czasu. Kończymy grę. Kyle, słyszysz mnie? Kyle! Lena, jestem, mów teraz. Kyle, słyszysz mnie? Lena! Lena! Siakrew, jestem tak blisko! Niby blisko, a tak daleko. O, kilka takich akcji, ja naprawdę zaraz padnę. Dobra, jest latarnia. Ja bym się uleczył, wiecie? Leczmy się trochę. No i w sumie paliwko dajemy. Też już jest lipa. Dobra. Jedziemy dalej. Tu jest safe zone, więc jeszcze się prześpimy do nocy. Czy my tu byliśmy? Chyba nie. Chyba naprawdę nas nie było. Niby jest jakiś quest, ale... no, to tylko i wyłącznie wyścigi. Tylko wyścigi, dobra. Nocka. I pykamy dalej. Daleko jest to? Niedaleko. No, widzę dużego piutka. Rozumiem, że mamy tutaj wejść.
Okej. Tędy chyba, nie jestem pewny, ale chyba tędy. Będzie jakieś wejście? Chyba jest wejście, dobra. Kyle robi z siebie małpę. I jak zwykle. Pierdzielony amant akrobata. Za chwilę rozpocznie się scena kulminacyjna dodatku. Ta część fabuły jest dostępna wyłącznie w trybie jednego gracza. Po obejrzeniu zakończenia możesz wrócić do zwiedzania okolicy. W tym celu wystarczy wczytać ostatni zapisany stan gry. Czy chcesz kontynuować? Oczywiście. Kyle, to ty! Szlak, mogłem cię zabić. Tak, to ja. Możesz mnie puścić. Ej, no co jest? To byłeś ty. Ty pomogłeś bandytom Rice'a. Gdzie on jest, skurwysynu? Gdzie do cholery jest lek? Co? Pogięło cię. Nie wkurwaj mnie, Kyle. Gdzie on jest? Ja tu tylko mieszkam, dobra? Nie mam bladego pojęcia o żadnych bandytach. Lewie, jesteś tam? Halo, słychać mnie? A kto mówi? Lewie, no jesteś. Dobra, słuchaj. Hakan i jego ludzie gonią za matką, ale jakiś cwaniak przejął Spichlerz. Musimy go dopaść. Czekamy przy twojej chatce. Idziesz? Nie ma potrzeby. Obserwuj uważnie balkon. Czekaj. No jest, kurde, zabij! Słuchaj, wiem, no wiem, że ostro przesadziłem, ale nie zmusili. Kazali mi to zrobić. Oddział Hakana. Dokąd idą? Powiedz! Na tamę. Kapłan powiedział, że wejście jest w tamie. Proszę. Mam się kurwa dosyć. O kurde! O fuck, dobra. Robi się nieciekawie, ja nie kupiłem amunicji. Chcę zobaczyć jego trupa! Tu jest ciekawie. To będą pirale pewnie. A? Zbieram to gamno. O fuck, ale mnie zrobili. To było szybkie. Weź fiolki, gdzie są te fiolki? Padł. Są fiolki, dobra, mamy je. Ile ich tu jest? Ja pierdzielę. Przecież wziąłem fiolki. Gdzie są te gałgany? No skąd? No nie rozumiem tego, naprawdę. Są po prostu wszędzie. Dobra, pełne skupienie. Gdzie? Czemu mi tego nie wykrywa? No, czemu ich nie wykrywa? Gdzieś tu był chyba. Dobra, z buta wjeżdżamy. Kurde, prawie. Jest ich od groma. Ja się porozpili. Może i nie. No kurwa, ich nie widać. Ich kurwa nie widać, nic, zero, nul. No kurwa, bez jaj.
Ja pierdzielę. Podejście numer 6. Szkoda, że my amunicję tracimy, kurwa, a oni się respią, no bez jaj. Proponuję po prostu zrobić to w ten sposób. Bierz amunicję. Z nimi widać, że inaczej się nie da. To się lecz. Kurwa, uciekł mi. Fuck. Leczcie, leczcie, nie mamy apteczek. No skąd? No naprawdę, byś mnie oflankował? Ty jaja robisz w tej chwili? Nie będą mnie flankować, co? Plany. Apteczki. Czemu tutaj nie ma ulubionych? Zobaczymy się. Nie widzę, przez te kurde krzaki ich nie widać. Au. No wychyl się. Dobra, udało się chyba. Uff. Dobra, i co? No przecież wziąłem te fiolki chyba, czy nie? Wziąłem fiolek? No, trzeba ich wziąć kilka. Tak, gnijcie w piekle, tupki. Jak na razie to i ty gniłeś. Ukraine, słyszy mnie ktoś? Straciliśmy fiolki, udało mi się uratować tylko kilka. No i idą do was ludzie Raisa, słyszycie mnie? Ukraine, chodź tutaj, chodź szybko! Halo? Szlak. Lepiej się pośpieszę. No i to będzie kaplica. Prawda, tu będzie o zarąbania ludzi. Kutasica, Raisa. O, fuck. Kutasis. Jeszcze Piral. Bo tego było mało. Jeszcze ludzi Raisa. Nie wiem, czy dobrze jadę. Nie mam zielonego pojęcia. Ale może dojadę. Może mi się uda. Woohoo! Dobrze, że tankowaliśmy tą brykę. Naprawdę, bardzo dobrze, że tankowaliśmy tą brykę. To taka słabo odkrętna jest teraz. Chyba nam się bryka zepsuła. Fuck, nie. Mogą ją jeszcze naprawić przynajmniej. Nie. Sorry kolego, ale mam to w dupie. Utknąłem tu i mamy ze sobą dwójkę dzieci. Czy ktoś mnie słyszy? Pomocy, proszę. Jezu, serio, w ogóle ten samochód nie jest teraz skrętny. Nie, dobra, trup. Kurde, to safe zone jest w sumie. No fuck, on w ogóle teraz nie chce skręcać. Nie wiem czemu, ale serio, normalnie skręca tragicznie. No właśnie. Oczywiście tytonowe drewno. Drzewa, nie drewno. No drewno w sumie też. Dajcie mi spokój.
to będzie kolejne stalowe drewno. Dobra, koniec. 2.53, to jest czas! O nie. No nie mówcie od początku. Zaraz, napraw się. Wiem, że mam 5 minut. Jeszcze raz. No a nie, no powtórka z rozgrywki. Byliśmy już tak blisko. Byliśmy już tak blisko. Jakby to nie była noc, byśmy jakoś tam wygrali, nie? Ale niestety, no noc to już tak łatwo nie jest. Od cholery tego pasu. No teraz to w ogóle nam świetnie chyba poszło. No zajebiście nam poszło. Ja bym się chyba nawet sam zabił z przyjemnością, żeby to powtórzyć. Dobra, tu i w lewo. No oczywiście. Weź się ulecz. A da się leczyć podczas jazdy. O kurde, ja tu nie wiedziałem. Wow. Teraz mamy naprawiony samochód, więc mamy też lepsze kręcanie. Wzrost poziom kierowcy i nawet jakiś achievement dostałem. A nie, to postęp w osiągnięciu. Powiem wam szczerze, że normalnie to co ja teraz odwalam, to jest mistrzostwo. Niby The Followinga już na koszmarze przelazłem i też w nocy, ale grałem w koopie. Tak solo, powiem wam szczerze, że jest lipa. Serio, jeżeli sami będziecie kiedykolwiek chcieli grać The Following, to grajcie z kimś. Przynajmniej jedna osoba do gry. Z racji tego, że po prostu będziecie mieć kogoś, kto wam ogarnie mapę. Tutaj was matka nie miała, gnoje. Dobra, tu gdzieś padliśmy ostatnio, nie? Tak, zapali. Jedź drogą, Shiro. Tu w prawo. No zgub, pościg zgub. No weź się zgub. No zgubisz się, czy się nie zgubisz? Zgubiłeś się. Nie mam pojęcia, ile mi to da. Ale może przynajmniej kilka sekund mi to da. Dobra. Jesteśmy. Gdzie jest wejście do tamy? Tu jest. Teraz do góry, do góry, do góry, do góry. Masz 2 minuty. To nie jest dużo, nie chcę tego powtarzać, błagam. Proszę, nie chcę tego powtarzać, masz 1,5 minuty. Crane.
Jest, udało się. Dobra, kochani, ale to, co będzie w dalszej części, to już w następnym odcinku. Trzymajcie się, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i hej, hej.